Dobry wieczór. Tak, wynik dla przeciwnika bardzo, bardzo lepiej. U nas dobry start do meczu, dla mojej opinii. Dobry start, 2-3 fajne możliwości, jedna bramka spalony. No ale potem jsme byli bardzo, bardzo szybko zadowoleni, že kontrolujeme meču a prišla vládna branka protivníka. Dobrá reakcia družiny, tri zmiany i šipka branka na 1-1. No a następne myślę, že mentálne sme pošli dolu i utratili pevnosť siebie po bránke na 2-1 i utratili sme koncentráciu a pozície. Dlatego už neprišli dužo možlivosti, dlatego sme hrali pomaly v skřídlových pozíciách i došrotkovanie sme nezrobili z jedného kontaktu i z dvoch kontaktov a to bolo fajne dla protivníka, takže zrobil zvíčestvo i naše zaangažovanie i taká emocia už nebyla taká, jaké si očekáváme v mečech, kde musí válčiť. Čo máme nejaké pytania? Gazeta Krakowska. Panie trenerze, to jest kolejny mecz, kiedy tracicie bramki w takich sytuacjach, kiedy przeciwnicy mają bardzo dużo miejsca. Kolew mógł przyjąć piłkę, odwrócić się, oddać strzał, to przy pierwszej, a przy drugiej Göttinger no, mógł się rozglądnąć w prawo, w lewo i dośrodkować, gdzie chciał. Zero doskoku. Skąd się to bierze? Tak, nie mieliśmy dobry doskok i nie tylko w defensywnej linii, nie mieliśmy doskok ani skrzydłowych zawodników, dlatego żeśmy zrobili tam zmiany o polowe. Takže ja myślę, že máme strach z toho, aby sme nedostali bránke a ideme do tylu, až protivník má dužo miesta na finalizáciu, či na strzal, alebo na došrodkovanie. Máme ešte jakieś pytania? To co w kontekście kolejnych spotkań zrobić z tym mentalem? Bo rozmawialiśmy już po meczu z Rakowem na ten temat. No widać, że nie pomogło te kilka dni przed meczem ze Stalą i dzisiaj to się powtarza. Zrobić przed kolejnym spotkaniem łącznej. Tak, zrobić mentalne zmiany u człowieka w ogóle jest nie decyzja jednego dnia. Nie, musimy pracować na procesie, zrobić szybkie decyzje a wyglądać zawodników, co mają tu mentalność i patrzą nie tylko na siebie, ale patrzą na klub a na drużynę. A tutaj musimy robić szybkie decyzje. Witam wszystkich. Tak, zgadza się, tak? Z tego, co tutaj powiedziałeś, Stal Mielec wygrywa po 20 iluś latach mecz z Wisłą Kraków. Wiadomo, że to jest fajna sprawa dla klubu, dla kibiców. Natomiast wiadomo, że najważniejsze w dzisiejszym dniu było zwycięstwo. Nie było łatwe, bo to nie ma co ukrywać, że nie było łatwe. Początek spotkania zdecydowanie dla Wisły Kraków, która stworzyła jedną bodajże albo dwie sytuacje. Całe szczęście, że nie straciliśmy bramki. Było widać, że byliśmy zestresowani, tak jak z Górnikiem Zabrze. Było widać bojaźń, dużo nerwowości. Potem kosmiczny gol Kolewa odwrócił losy spotkania. Myślę, że wtedy w naszym przypadku nabraliśmy pewności siebie, stwarzaliśmy zagrożenie i nic nie zapowiadało na to, że stracimy bramkę. Rozpoczęliśmy drugą połowę, chociaż w szatni w przerwie uczulaliśmy na to, żeby być skoncentrowanym i nie rozpocząć drugiej połowy. Zaczęliśmy fatalnie, ale drużyna mentalnie zareagowała bardzo dobrze. Dążyliśmy do zdobycia bramki, udało się zdobyć również też piękną bramkę, dlatego jakiś plan taktyczny na mecz się sprawdził. Zagraliśmy długimi momentami na dwóch napastników i obydwaj napastnicy strzelili bramkę, dlatego cieszymy się z tego, bo punkty były nam niezbędne. Czy mamy jakieś pytania? TVP Rzeszów, Wiesiek Matej. Czy są pomimo tego zwycięstwa jakieś plany wzmocnienia ataku? Czy są jakieś plany wzmocnienia siły ofensywnej? Odnośnie gry ofensywnej to musimy nad tym pracować cały czas. Cały czas tutaj mamy duży problem z tym i nie zmienimy tego w
tydzień. Potrzeba nam czasu, potrzeba nam zawodników typu Maciej Domański, którzy wracają po kontuzji. Potrzeba nam zawodników, żeby tą drużynę jeszcze wzmocnić, bo nie ma co ukrywać. Nie podniecamy się tą wygraną, to jest dopiero początek drogi i mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy po prostu systematycznie punktować, a wiemy czego i ile nam brakuje. Mamy określony plan działania, nie chcemy działać pochopnie. Dlatego mam nadzieję, że nie mówię, że tak wygrana będzie jakaś przełomowa, ale daje nam więcej po prostu czasu, który zyskaliśmy dzięki 3 punktom. Witam serdecznie, panie trenerze, w ten szczęśliwy piątek 13. Mateusz Prokopiak, redakcja Podkarpacie Live. Mam do pana dwa pytania. Chciałbym zapytać, czy dzisiejszy mecz rozstrzygnął, kto będzie bramkarzem numer 1 w pana drużynie? Oraz czy kluczem do dzisiejszej wygranej było skorygowanie ustawienia, dzięki któremu udało się odciąć napastników Wisły Kraków? Tak, odnośnie ustawienia dzisiaj, wiadomo, że chcieliśmy ten mecz wygrać, tak? I to spowodowało, że po ostatnim przegranym meczu z Górników w nie najlepszym stylu, to nie ma co ukrywać, chcieliśmy zaryzykować, dlatego zagraliśmy na dwóch napastników i wykorzystać po prostu przestrzeń za plecami Wisły Kraków. Widzieliśmy, że obydwaj stoperzy Wisły Kraków nie są szybkimi zawodnikami. Dlatego myślę, że to się sprawdziło. Nie? Odnośnie bramkarzy, wcześniej Michał Gliwa dostał szansę, dzisiaj dostał Rafał Strączek. Zobaczymy, co będzie dalej. Rywalizacja trwa i potem będziemy decydować. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz. To jeszcze jedno pytanie. Mimo wygranej, czy nie zmartwiła pana brak koncentracji w drugiej połowie na samym początku i tej szybka strata bramki? Utrata bramki na początku drugiej połowy na pewno nie, nam nie pomogła, że tak powiem, ale reakcja była odpowiednia, tak? Zawodników i zespołu. Myślę, że w miarę szybko odpowiedzieliśmy i dlatego udało się tą wygraną dowieść do końca, tak? Bo nie ma co ukrywać, że Wisła przeważała, być może nie stworzyła potem zbyt wiele sytuacji stuprocentowych, natomiast łatwo nie było, tak? Cieszymy się z wygranej i to jest najważniejsze w tym dzisiejszym dniu, dlatego gratuluję naszym zawodnikom i trenerom, że podnieśliśmy się mentalnie i pokazaliśmy po prostu charakter.